Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Kamila Biedrzycka, a moim i Państwa oczywiście gościem jest pan wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Niezwykle się cieszę, że po raz kolejny mam okazję być gościem wielce szanownej pani redaktor. No tak, słyszałam pański wywiad z redaktorem Żakowskim na kanale FU. Obym się myliła w moich podejrzeniach, kiedy zastanawiam się, jak bardzo pan się cieszy, panie marszałku. No ale co pani ma na myśli, pani redaktor, no konkretnie? Nie pamięta pan, co burza blond włosów, zapach dobrze dobranych perfum. Czy mam na sobie teraz właśnie takie, jakie pan lubi? Ale chyba nie będziemy rozmawiać teraz na temat pani skądinąd faktycznie doskonale dobranych perfum, czy też pani blond włosów. No tak, ze mną to nagle pan o tym nie chce rozmawiać. Lepiej z redaktorem Żakowskim, tak? Pani redaktor, ale ja chcę wyraźnie zaznaczyć, że ja w swojej wypowiedzi stanąłem w obronie pani redaktor, wytykając niewłaściwe zachowanie panom redaktorom Żakowskiemu i no tak, ale w taki sposób? I co, ja się mam teraz zastanawiać, czy, wie pan, mam się zastanawiać, czy szanowny pan marszałek podczas rozmowy ze mną nie doświadcza, jak sam pan był raczył to delikatnie określić, męskich odruchów, nad którymi nie ma pan kontroli? Pani redaktor, męska erekcja nie jest słowem wstydliwym. No bo chyba to słowo pani tak próbowała obchodzić. Chcę panią zapewnić o moim pełnym profesjonalizmie w tym zakresie. Zapewniam, że jestem osobą, której żadne hormonalne popędy nie zakłócają trzeźwości umysłu i kontroli nad sytuacją. Czyli innymi słowy, jeśli aktualnie doświadcza pan erekcji, to mam się nie przejmować, bo to normalne i nie zaburza panu rozmowy ze mną. Czy tak? Nie wiem, dlaczego tak wulgarnie, ale tak. Dokładnie tak. Inna sprawa, że nie pojmuję, dlaczego rozmawiamy o takich dziwnych kwestiach w tak poważnym z pozoru programie. Cóż, raczył pan w swojej krasomówczej formie przyznać się redaktorowi Żakowskiemu podczas wywiadu, że doświadcza pan wzwodu na mój widok i zapach. Bardzo proszę się nie dziwić, że jednak w moim programie do tego typu pana publicznego wynurzenia wracam. Bardzo chciałbym, aby to, czego doświadczam, czy aktualnie, czy kiedykolwiek, a co jest związane z moim prywatnym ciałem i moją seksualnością, no, pozostało w domenie mojej prywatności. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie ma to wpływu na przebieg mojej rozmowy z panią redaktor. Ładna mi domena prywatności, kiedy rozmawia pan o tym publicznie ze znanym dziennikarzem. Pan mnie chyba ma za głupszą niż jestem. No ja zwracam uwagę, że stawałem w obronie pani redaktor. Ależ co pan opowiadasz? Pan tak stanął w mojej obronie, że przyznał, że przy mnie panu niejednokrotnie stanął. To ja serdecznie dziękuję za taką obronę na przyszłość. Mogę zatem tylko przeprosić i obiecać, że to się nie powtórzy. To znaczy mam na myśli stawanie w pani obronie. Jak pani redaktor zapewne pamięta, na to drugie stawanie świadomego wpływu niestety nie mam, ale pomimo to zapewniam o moim pełnym politycznym profesjonalizmie jako rozmówca. Czyli jednak tak, obrzydliwe. Nie będę kontynuować tej rozmowy, mając tę świadomość, którą mam. Zatem kończmy. Mi też jest ciężko, kiedy zdaję sobie sprawę z faktu, że chyba nieco mnie ta sytuacja poniża w oczach widzów. Zatem kończymy. Moim i Państwa gościem był pan wicemarszałek Krzysztof Bosak. Ja nazywam się Kamila Biedrzycka i zapraszam do oglądania kolejnych programów z tego cyklu. Dobranoc Państwu!